widzowie, w dzisiejszym odcinku chcę wam pokazać mega fajnego buga, ale boję się, że Epic Games da mi bana i pójdę do więzienia. Także jak chcecie wypuścić mnie z tego więzienia, zostawcie koniecznie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i mam nadzieję, że mi pomożecie. Jak widzę tą masę łapek w górę, które teraz zostawiliście, to jestem po prostu z was dumny. Dzisiaj startuje trzeci sezon i postanowiłem, że zrobię pewien glitch. Ten glitch opublikował Orange Guy, a więc sprawdźmy, czy to w ogóle działa. Oczywiście przypominam wam, że jeśli będziecie kupować karnet bojowy na trzeci sezon, to pamiętajcie, żeby używać kodu Evela w sklepie. Ja wam bardzo wszystkim dziękuję, no i zapraszam was do odcinka. Widzowie, ostatnio Orange Guy opublikował takiego glitcha, w którym można latać. I dzisiaj sobie to przetestujemy, czy to działa. I oczywiście jestem za krzakiem. Siema, siema. Cześć, Zakrzak. Siema, siema. Co tam u ciebie? Cześć, cześć. Co tam u ciebie? Bardzo dobrze. U mnie świetnie. Dzisiaj jesteśmy tylko w dwójkę, ale wydaje mi się, że lepiej, żeby było nas mniej niż więcej. W ogóle tam jakiś ziomek leci na dół. Po co on tam leci? My oczywiście musimy sobie zdropić, także widzimy się za chwilę. Okej, widzowie, mamy podstawowe rzeczy. Mamy tutaj leczenie. Zakrzak, trzymaj, ulecz się tu podkami. I co robimy teraz? Dzięki. Pasuje nam znaleźć odbijacze, żebyśmy mogli spaść później z góry bez problemu. Wiecie, żeby się po prostu nie powalić, nie zabić. Także pozbierajmy oczywiście troszeczkę maców. 66 osób w strefie. Jak ta strefa w ogóle wygląda? Strefę mamy tutaj, po lewej stronie mapy, także z dołu będziemy mogli zabrać łódź i polecimy sobie w lewą stronę. No i macujemy, macujemy. Dobra, widzę, że masz full HP, a nie full. Nie wypiłeś potek? Oj, nie wypiłem małych potek. Ojejku. Ale Bambik. No trochę Bambik. Możecie zostawić hashtaga Bambik w komentarzu. Też nam wziął łódkę i sobie tam płynie. Nie wiem, czy ty go widzisz. Ja go obijam. A widzę. Obijaj go. Dobra. To chyba też ma jakiś bugi zna, tak mi się wydaje. Gdzie ta strefa? Strefę mamy u góry, tylko trzeba na łódź. No tu powinna być u góry. Tu zawsze była łódź i teraz chyba jej nie ma. Nie wiem, czy to zauważyliście. Zakrzak, widzisz to, że tej łodzi teraz jakoś nie ma? Ty, faktycznie. On... Była tutaj, nie? Na tej górce tutaj, w tym zawsze miejscu tu była. Ale tu chyba był gość, bo nie ma amunicji. Okej, jesteśmy na dole, ale łodzi nie ma i mamy trochę przypał w tej chwili. Co robimy? Musimy iść tutaj. Także widzimy się za chwilę. Okej. Dobra, to co powiedziałem, to mamy. W sumie to możesz zabrać, jeśli dasz radę. Mamy odbijać. Tak. Przydałoby się jeszcze znaleźć fioletową. Jak to się nazywa? No to. To przydałoby się znaleźć. A, bandażownica. Musimy to znaleźć, to wiesz, to. Proszę się ze mnie nie nabijać, halo. Mamy łódź, Zakrzak, mamy łódź. Dobrze. Tylko. Świetnie. Tylko teraz jest tak. My to musimy zrobić w pojedynkę. Najpierw albo ty, albo ja, także musimy. No po prostu znajdźmy jeszcze jedną łódź. Gdzie powinna być łódź? Na platformie powinna być jeszcze, także lecimy na platformę. Dobra, jest łódka tutaj na dole. O, mega. Otwarty save jest? W sumie to dwie łódki. Zobaczmy, czy save jest otwarty. Może będzie ten, bandażownica. A, może. Dobra. Dwie nawet są. Ja nie mogę. Dobra. Gdzie tu płyniemy? To jest chyba moja łódka, tak mi się wydaje. I teraz tak, Zakrzak, nie wiem, czy ty wiesz, jak to się robi, ale wszystko polega na tym. Co? Co? Patrz. Co? Co ci? To są chłopy. O czym ty gadasz? Co? Faktycznie. Na łodzi. Co jest? Dawaj, walimy ich. Walimy ich. Trzeba go dobić, ale jaja. Dobra. Leży. Bierzemy z niego matcy. O co tu chodzi? A tamten, no, oni, motorówie oni pływa. Chyba robili to samo. O nie. O mi nie, pękło. Mi też. Kurczę, fix, że to nie wyszło. Jest tutaj łódka, tylko jedna. Ajajajajaj. Jest. Co ty zrobił? Zakrzak! A, dobra, spokojnie. Ale nie rozwal jej. Jest, dobra. Ale jestem, widzowie, jestem najlepszy. Ej, masakra. Ale zobaczcie, jaki tu będzie efekt. Ja ten filmik widziałem u Orange Guy'a, widzowie. I ja po prostu byłem w szoku. Ja po prostu byłem w totalnym szoku. Tylko gorzej, bo musimy teraz do strefy tak jakby lecieć. No. Ciekaw jestem, jak wysoko zalecimy. Jestem mega ciekaw. Mam nadzieję, że ja przeżyję. Nie, chyba przeżyjesz. Nie wiem. A jesteś nad wodą, czy nie? Nad strefą jesteś?
Znaczy tak. No. Dobra, easy, ej, to jest zarobiste. W sensie możecie obijać tylko strefa, no nie? Olu, jesteśmy wysoko, ja cię kręcę. Ja jestem 400 metrów nad ziemią. Jestem 787. Zakrzak, w ogóle robimy tak. Robimy tak, żebyśmy byli sprawiedliwi. Robimy tak, że jak będą dwie osoby, to wychodzimy z gry. Oddajemy wina, okej? Okay? Bądźmy sprawiedliwi, widzowie. Nie kradnijmy nikomu winów, bo to nie o to chodzi. Bardziej tu chodzi o dobrą zabawę. Zobaczcie na tą strefę. Ja jestem w szoku. Ja jestem... Ale to jest świetne, to jest świetne. To jest... Oh my god. Niesamowite. Ile jesteś metrów? Czekaj. 760. To jestem 1100 w tej chwili. 1100 metrów? Ty, ja cię dogonię, czy ja cię nie dogonię? Ty się zatrzymasz? Nie wiem, ale to jest epickie. Ja, patrzcie na ten efekt. Przecież to wygląda jak... No nie wiem, to pięknie wygląda. No efekt jest chory. Naprawdę, efekt jest chory. Ale zobaczcie, jaka ta mapa jest naokoło. No... Nie! My będziemy jeszcze wyżej. O! Ja jestem nad burzą. Nie. Jesteśmy koło siebie już. Ile masz metrów? 1068. Aha. Jesteśmy koło siebie. Jesteśmy na max wysokości, Rafał. Jestem... ja idę dalej. Jesteśmy... Tak. Nie idziesz dalej. Popatrz na mnie. Jest tu taki jakby sufit. Gdzie ty jesteś? Nad głową. Aha, dobra. No tu. 1090 metrów najwyżej. Ale wiesz, że my się możemy strefą leczyć w tym? No to naprawdę, to jest coś niesamowitego, co teraz się dzieje. To jest coś niesamowitego. 8 osób. Jeśli tam się ktoś zabije przez przypadek, no to jego wina. Nawet jakbyśmy szli w krzaku, to byśmy mogli wygrać. Ale no, wyjdziemy z gry, żeby to było wszystko sprawiedliwe. Wiecie, o co chodzi. Ale że w ogóle tak się da. Nie wykorzystujecie bugów do wygrania. Tak jest. Bo nie można. Ale ja patrzę jeszcze tak w OBS-a, jak się tam nagrywa, to tak pięknie wygląda. Ty, Zakrzak, ty tu jesteś. Ojej, oczywiście, że jestem. Ja do ciebie idę sobie. Czekaj. Ty, a my płyniemy jeszcze dalej, czy nie? 1080, 1090... Płyniemy. Kurczę, no... Zależy, jak nisko jest ziemia położona. Chociaż ty masz poduszki, chodź tu do mnie. Ty, mam poduszki. My tu możemy wygrać sobie, panie. Daj poduszkę, wyrzuć jedną poduszkę, czekaj. Ty tą małą poduszkę. Wyrzuć poduszkę. Dobra, czekaj. Stój. No. Patrz się w dół. No. Patrz się. Dobra, mam. Mamy, masz. Może poduszką się odepchniemy, tak jakby dwuklik spacji. Czy nie? Może być, ale ja na razie nie próbuję. Jeszcze nie próbuję. 6 osób. Kurczę, nieźle. Jasny gwint, ale to tak pięknie wygląda. To jest niesamowite, no. To takie tsunami. Nie chciałbym takiego spotkać. Mi się wydaje, że my jesteśmy jeszcze wyżej. Bo teraz jesteśmy nad tą strefą, to jakby. W ogóle XD, jak to pięknie. Ponad burzą. Ale to kółko ostatnie będzie niesamowicie wyglądać. Niesamowicie. Pływamy w powietrzu, patrz jakie ładne słońce. Ej, 6 osób dalej. Dalej 6 osób. Ja boję się, że oni będą jakoś chcieli wejść nam z gry. Ale fajna by była tu wygrana. Ale by było. No, jasne. A w ogóle takie piękne słońce. Na miniaturkę damy królewskie zwycięstwo tutaj na górę, ale no, jakby coś nie będzie. Jaka zorza polarna. No. O, faktycznie. Czuję się jak na Islandii, jakbym był normalnie. Siedział teraz pod drzewkiem i tak, wiesz, patrzył na chmurę. Pięknie, pięknie. No. Ej, strzelam do nich. A widzisz? Ty widzisz? Dobra, ja też do nich. Nie, no nie widzę, nie widzę, ale rzucam im parę tych. XD. To ja też. Jesteśmy przyjacielscy dla innych. Widzowie, to kółko jak się zamknie, to wydaje mi się, że chyba będzie dość za krzak, bo to ostatni skład, żeby nam nie chcieli wyjść z gry, dobra? O, może tak być. Widzowie, ja używam teraz... Ale możemy cię zabić. Używam spacji. O nie, to zleci na dół. Ej, ale to fajnie frunie. Ej, jak spaść? Super frunie. Jak spaść? Da się spaść? No nie wiem. To się w ogóle zbugowało. Ja nie mogę. Ja lecę do strefy. Dobra, no to jest z tobą. Dobra, w takim dawaj. Razie. Spadasz? Spadam, no! Jak ty to zrobiłeś? Czekaj. Jak? Nie wiem. Powiedz mi. Ej, spadnę! Dobra, ej, ja... No wejdź w strefę i tyle. W sumie ja lecę do nich. Ja do nich lecę. Tylko tu nie ma wody. Ło, spadam. Mam poduszkę. Ja przeżyję. Ale ja nie mam.
Gdzie moja poduszka? To nie wiem. Ej, spada mu na łeb! Co ty gadasz? Dawaj mu pompę. Dałeś mu 1076 metrów. Rafa YouTube spada z wysokości. Oni cię przeszukali, oni cię będą widzieć teraz. Mam się zabić, czy mam spaść? Spadaj na dół. Ty, chłop mnie dostał. Na poduszkę? Na co chcesz? No, żyję. Nie wiem, wygrać z nimi? Nie zabijaj, w sensie baw się z nimi, jak dadzą radę. Tańcz. Tak, dobra. Co za końcówka? Siema, chłopaki, ale nie tańczcie emotek z prawem autorskim, proszę. Nie! No, jaki bab! Musieliśmy to zrobić, ale jestem dumny z tego odcinka. Wpadajcie na ten odcinek, kupujcie karnet z kodem. Przypominam, mój kod to Ewela. Subskrybujcie kanał, wpadajcie do Zakrzaka. No i widzowie, zapraszam was na Discorda, bo bardzo dużo odcinków się szykuje. Link w opisie. Trzymajcie się, piona!